Of course, for our point of view, it's a brutal loss. Oczywiście z naszego punktu widzenia jest to brutalna porażka. To lose literally in the last moment, it's always very, very tough. Kiedy przegrywa się tak naprawdę w ostatniej akcji meczu, to jest zawsze bardzo trudne. So we are very disappointed with this. It would be okay to go from here with one point. Jesteśmy bardzo rozczarowani. To byłoby ok, gdybyśmy wyjechali stąd z jednym punktem. Also because the history we come from, it's we look still a little bit tired and so we are not perfect in our performance and then we could accept one point but we get nothing. Również ze względu na to, co za nami, ponieważ nadal nie jesteśmy w tej najlepszej dyspozycji fizycznej po tych meczach w Europie, więc ten jeden punkt na pewno byłby w tym meczu akceptowalny. However, now we need to turn the page. We need to get back to training pitch and we need to do this in a good way. We have some days now to really work with our game, work with our confidence and this is when needed. Teraz musimy już zamknąć ten rozdział, pracować na boisku, pracować nad naszą pewnością siebie i to jest nam teraz najbardziej potrzebne w tym momencie. Poprosimy o pytania. Poprosimy o podanie mikrofonu. Krzysztof Sędzicki, Telewizja to ja. Pytanie do pana trenera właśnie o ten aspekt fizyczny, bo w drugiej połowie mam wrażenie, że Pogoń już się trochę na nogach słaniała. Czy rzeczywiście te ostatnie mecze się tak nawarstwiły? Czy to było dla trenera zdziwieniem, zaskoczeniem, czy jednak zakładał, że taki problem może się pojawić? We played first day. It's quite tough to recover to 3 o'clock Sunday. This is for sure. We also, if you see the depth in our squad, it's quite a tough situation with many injuries. So we ended up with, I think, 4 very young players on the pitch, so a lot of explanation, but we lost energy, but still we need to we can't search for too much excuses. We need to keep on putting our head forward and be ready for next game. Graliśmy w czwartek ostatni mecz, więc to nie jest na pewno optymalna sytuacja, aby być gotowym już na niedzielę na godzinę 15. Ponadto nasza głębia składu nie jest w tym momencie najlepsza, ponieważ mamy dużo kontuzji. Mecz kończyliśmy tak naprawdę z 4 młodzieżowcami na boisku, ze 4 młodymi zawodnikami, więc no, nie będziemy tu szukać więcej wymówek, ale tak to wyglądało właśnie. Jeszcze pytanie o to, czy żal tej akcji z końcówki pierwszej połowy i słupek Kamila Gosickiego, bo tak naprawdę od tego mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć to spotkanie. This happens in football. Sometimes you put it in, sometimes not. And you know, we can't cry over things that doesn't go our way. We need to keep on working to get these margins with us. No tak się zdarza czasem, że piłka czasem wpadnie, a czasem nie. Nie możemy już nad tym rozmyśleć. Musimy po prostu iść dalej, patrzeć do przodu i kontynuować naszą pracę. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Pogoń Szczecin. Nowogórnie trener ŁKS Kazimierz Moskal. Witam trenerze. Dzień dobry. Trenerze, wielkie gratulacje, piękne déjà vu chciałoby się powiedzieć, bo znów zwycięstwo w doliczonym czasie i znów zwycięstwo na urodziny klubu. Dziękuję bardzo. Jak zwykle gratulacje należą się przede wszystkim zawodnikom, bo moim zdaniem zagrali dzisiaj najlepszy mecz w tym sezonie. Pogoń ma bardzo dobry zespół. Myślę, że tutaj nie ma co mówić o tym, że byli po pucharach, bo wiemy jak ten mecz rewanżowy wyglądał. Kto miał odpocząć, to odpoczął. Grali w najsilniejszym składzie i tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że my pokazaliśmy charakter u siebie, zagraliśmy dojrzale i moim zdaniem
zagraliśmy bardzo, bardzo mądrze w tym meczu. Nie chcę tutaj mówić, czy to było zasłużone zwycięstwo, czy nie, ale tak jak powiedziałem, według mnie był to nasz najlepszy mecz. Do 90 minuty brakowało nam bramki, ale na szczęście mamy ten doliczony czas gry i mogliśmy się cieszyć z 3 punktów. Jeszcze raz bardzo mocno gratuluję zawodnikom. Czekamy na pytania. Dzień dobry, panie trenerze, 13 miesiąc bez porażki tutaj, serię dłuższą, a chyba tylko Legia, o ile się nie mylę. No można mówić, że to jest magiczne dla was miejsce, bo pewnie jest, ale muszą być jakieś racjonalne argumenty. Co jest tutaj takiego przede wszystkim, co daje wam, czy dla was, nawet w tych końcówkach? Ja myślę, że ta atmosfera, która tutaj jest, na pewno nam bardzo pomaga. Chcielibyśmy, żeby przychodziło jeszcze więcej kibiców, bo przy całym stadionie to jest jeszcze zupełnie inna jakby bajka, ale te minimum 10 tysięcy, gdy się pojawi, to już robi wrażenie i to na pewno nam pomaga. Ja nie mam tutaj wątpliwości co do tego, że ten stadion, ta atmosfera robi swoje. Poza tym, cóż, no myślę, że tak jak powiedziałem, ten czas, mam nadzieję, nam sprzyja, który jesteśmy razem z tymi zawodnikami, którzy dochodzili, stąd moim zdaniem ten mecz dzisiejszy właśnie wyglądał tak, a nie inaczej w naszym wykonaniu. Poza początkiem drugiej połowy mam wrażenie, że rzeczywiście całe spotkanie graliśmy równo. Długo odwaga była takim słowem kluczem, a dzisiaj mi się wydaje, że tej odwagi doszła konsekwencja. No, zresztą w 70 minucie wpuścił pan dwóch ofensywnych piłkarzy. Chyba nie było tego momentu, w którym pan nie chciał grać o pełną pulę, który się patrzył na tronie. Nie, oczywiście, że chcieliśmy grać o pełną pulę, ale odwaga, odwagą ja to już po drugiej kolejce chyba powiedziałem, że okej, my chcemy być odważni, ale do tego trzeba być też odpowiedzialnym, bo samą odwagą niewiele się zwojuje. Nawet dałem taki przykład, że można się wybrać gdzieś tam w sandałach i w krótkich spodniach na Mount Everest i ktoś może to nazwać odwagą, a ktoś głupotą, więc my musimy być odważni, ale odpowiedzialni. Myślę, że duży pozytyw to ta końcówka. Od razu przyznam się do tego, że jak zobaczyłem Pirulo i Ramireza schodzących z boiska w tym samym momencie, trochę się bałem o tę końcówkę, ale dzisiaj zespół udowodnił, że bez tych dwóch graczy, którzy są jednak w nim kluczowi, potrafi świetnie grać, potrafi wygrywać, potrafi zdobywać bramki. Musimy pamiętać o tym, że i Pirulo, i Ramirez borykali się z drobnymi kontuzjami. Dzisiejszy mecz w bardzo trudnych warunkach, a zmiany spowodowane były tym, że nie chcieliśmy odpuszczać, bronić, tylko właśnie jeszcze gdzieś tam wzmocnić tą siłę ataku, wprowadzając świeżych zawodników, i to się opłaciło. Krzysztof Sędziski, Telewizja Toja. Panie trenerze, myślę o tym, co się wydarzyło do tej 90 minuty i znowu tak już miałem w głowie, że znowu będziemy mówić o szczęściu lub jego braku, ale dzisiaj chyba to szczęście to jest jedno, ale wy to poparliście grą. I pytanie, czy właśnie ten nacisk już na ofensywny, no i ta druga połowa, gdzie no, też było tych sytuacji dużo, tylko wpadła, no, ktoś powie tylko jedna, aż jedna, ale są 3 punkty, ale to mogło być tego trochę więcej jeszcze chyba. Tak jak powiedziałem, do 90 minuty brakowało nam tej bramki i naprawdę, no rzeczywiście można mówić o szczęściu, że w drugim meczu u siebie strzelamy w doliczonym czasie, ale jeśli się mocno na to pracuje, jeśli się wierzy, to rzeczywiście jest chyba dużo łatwiej to osiągnąć i było widać, że ta końcówka dla mnie też była imponująca, było widać po wszystkich, że mocno wierzyli, kiedy patrzyłem, jak Adrien gdzieś tam zaczyna wprowadzać tą piłkę na połowę przeciwnika i z taką determinacją gdzieś walczymy o tą bramkę, to rzeczywiście mogło się wydawać, że to kwestia czasu, ale tego czasu już było bardzo mało. Strzeliśmy tą bramkę w ostatnim momencie, bo nawet już sędzia nie wznowił, więc na pewno takie zwycięstwo cieszy, tym bardziej nad dobrą drużyną, jaką jest Pogoń. Wszystkie gole z akcji w tym sezonie strzelone, jak graliście w ustawieniu na 5 obrońców, to już ma być pomału takie domyślne w tej okresie? Nie przesądzałbym. Wynika to z kilku rzeczy, że akurat tak się dzisiaj do tego przygotowaliśmy. Wiedzieliśmy, że Grosik jest groźny na boku, plus zbicia chcian, który też ma mocne uderzenie. Chcieliśmy gdzieś tam wzmocnić te boki, ale
absolutnie nie odchodzimy od tego sposobu czy systemu, który funkcjonował wcześniej. W zależności od tego, jak uznamy, z jakim przeciwnikiem będziemy grali, jakich ludzi będziemy mieli też do dyspozycji, to już kiedyś chyba mówiłem, że chciałbym mieć taką opcję, żeby nawet w trakcie meczu przejść na inne ustawienie. Dwóch nowych ludzi doszło, trzeci też się mówi, że może dojść niedługo. Jak to wygląda z nimi? Czy oni są w jakiej formie? Czy będą w ogóle gotowi już na tą puszczę, czy na razie czekać? Oni dołączyli do nas wczoraj, i Fasę, i Małachowski, więc na razie musimy zobaczyć, wkomponować ich, bo to nie jest prosta rzecz, wejść tak z marszu, nie wiem, nawet będąc w innym klubie, w rytmie meczowym, pewne rzeczy gdzieś tam muszą poznać, jak chcemy funkcjonować, i mamy nadzieję, że to będą wzmocnienia. Dzień dobry, trenerze, Bartek Pałak, Polska Agencja Prasowa. Gratulacje. Dziękuję. Trenerze, chciałbym, nie wiem, może laurkę wystawimy, może nie, o Kubę Letniowskiego spytać, bo mam wrażenie, że on tak fajnie wszedł dzisiaj w buty Mateusza Kowalczyka, czy się pan zgodzi ze mną? Absolutnie tak, jeśli chodzi o takie poczynania w destrukcji, bardzo był przydatny. Takiego zawodnika szukamy właśnie gdzieś tam na tej pozycji. Kuba, który kiedy dołączył do nas na początku przygotowania, od razu miał problem ze zdrowiem, gdzieś tam kontuzje go trapiły. W ostatnim czasie też gdzieś tam odczuwał jakieś dolegliwości i do końca nie był gdzieś tam przygotowany. Wczoraj z nim rozmawiałem, pytałem, czy jest na 100% przygotowany do gry. Dał z siebie tyle, ile mógł, i w moim przekonaniu, jeśli chodzi o destrukcję, bardzo dobrze. Mam trochę gdzieś tam większe oczekiwania, jeśli chodzi o takie piłkarskie sprawy związane z ofensywą, bo jakieś wprowadzenie piłki do partnera, czy zabranie się po prostu z tą piłką, ale myślę, że na tej pozycji, w tej formacji, tak jak do tej pory mówiłem, że ciągle mieliśmy gdzieś tam problem w tym środku, to myślę, że dzisiaj nie tylko ten środek, ale na pewno dużo lepiej funkcjonował niż w poprzednich meczach. Panie trenerze, jak pan ocenia występ Kamila Dankowskiego, ponieważ Kamil Grosicki poza słupkiem nie miał zbyt wielu okazji do zagrożenia bramce ŁKS-u, i czy jest pan zadowolony z występu? Jestem zadowolony z wszystkich zawodników, bo wiedzieliśmy o Grosiku, i stąd decyzja, żeby tam nie tylko Kamil, ale i ten Adrian był do pomocy, w razie jeśli tam będzie dużo pracy. Ta sytuacja, którą miał Kamil Grosicki w pierwszej połowie, była po stałym fragmencie, gdzieś tam słabo byliśmy w asekuracji ustawieni i wykorzystali kontrę, na szczęście trafił w słupek. Panie trenerze, mam jeszcze pytanie o Hotiego. W pierwszych dwóch meczach zawodnik zaczynał w swojej 11, potem na ławce rezerwowych, dzisiaj też na ławce. Czy możemy liczyć, że w Niepołomicach zacznie w pierwszej 11, miał dzisiaj naprawdę bardzo dobry występ po tym, jak szedł z ławki? Chciałbym, żeby zawodnicy, którzy wchodzą, w ten sposób się wprowadzili, czyli strzelali bramkę, która daje nam 3 punkty. Natomiast czy on wyjdzie w podstawowej 11 na puszczy? Nie wiem. Wszyscy muszą być gotowi, przygotowani do tego, żeby z tą drużyną być na dobre i na złe. To nie jest tak, że liczą się tylko ci zawodnicy, którzy wychodzą od pierwszego gwizdka, ale cała też, wydaje mi się, sztuka polega na tym, że mając określonych zawodników właśnie na ławce rezerwowych, w odpowiednim momencie ich wykorzystać. Nie jesteśmy na pewno przekonani, czy gdyby grał od początku, też by strzelił bramkę, czy nie, a liczy się zespół, i to jest najważniejsze. Obok mnie pomocnik ŁKS-u Michał Mokrzycki. Michał, wielkie gratulacje. Kolejny raz pokazaliście ogromne serce, ogromną determinację, no i przede wszystkim skuteczność w tym decydującym momencie. Dziękuję za gratulacje. No, tak jak powiedziałeś, pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy grę do końca. Myślę, że to jest bardzo ważne dla zespołu, żeby wierzyć w to, że mecz się może rozstrzygnąć w samej końcówce i trzeba walczyć do ostatnich minut. A ja osobiście mogę powiedzieć, że to chyba mój ulubiony wynik 1-0 w 97. Nie mielibyśmy nic przeciwko, żeby wszystkie mecze tutaj tak się kończyły w takiej okoliczności, prawda? Nie mam nic przeciwko.
Poprosimy o pytania. Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja. No, pytanie o to, co się działo w głowach, albo inaczej. Zanim ten doliczony czas się rozpoczął, miałeś w głowie, no kurczę, no znowu jesteśmy lepsi, jesteśmy blisko, ale znowu może się nie udać, czy właśnie było wręcz przeciwnie? Nie, tak jak mówię, jak stoję i myślę 90, mówię, oho, zaraz strzelimy. I fajne chyba było to, że zneutralizowaliście tę pogoń. Ja wiem, że oni pewnie mieli trochę w nogach tych meczów więcej, ale tak naprawdę i to ustawienie, i to jak pracowaliście, wszyscy mówili uwaga na Grosika, Grosika prawie nie było, no poza tym Słupkiem tak naprawdę. Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze realizowaliśmy założenia taktyczne, jakie sobie, jakie trener nam wyznaczył przed meczem i to było najważniejsze, bo jeżeli wszyscy jako zespół pracujemy w jeden sposób, no to automatycznie o ten dobry rezultat jest na pewno dużo łatwiej. No i jeśli dobrze liczę, pierwszy raz w tym sezonie nie ma straconej bramki, to też jest, no nie mówię plan minimum, ale jednak coś, co przez jakiś czas się nie udawało. No tak, no myślę, że nawet w pierwszej lidze mieliśmy problem z tym, a w Ekstraklasie jest to bardzo ważne, żeby te czyste konto zachować, bo jeżeli nie stracimy gola, no to tak jak się właśnie wydarzyło, w doliczonym czasie gry możemy strzelić i mecz się kończy zwycięstwem, dopisujemy 3 punkty i te punkty są bardzo ważne i chcemy je zbierać jak najczęściej i jak najwięcej. Już pytaliśmy trenera, się ciebie zapytamy, 13 miesiąc bez porażki tutaj, co jest w tym miejscu takiego wyjątkowego, że nie przykuwa? Nie wiem, czy się da to jakoś racjonalnie wyjaśnić. Ja osobiście zawsze jak przyjeżdżam tutaj na mecz, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że innego rezultatu niż zwycięstwo. Tutaj chcemy grać dla naszych kibiców, mamy wspaniały doping. Chce się wygrywać w takiej atmosferze i myślę, że tutaj też kibice do ostatnich minut nas wspierają i my ten doping czujemy i na pewno fajne takie chwile dla nas, czy też dla nowych zawodników. Widzą jak fajną mamy publikę i to jest myślę, że taka magia trochę. Jak się odnajdujesz w tym ustawieniu z 5 obrońcami? No bo w ruchu grałeś podobnie, ale jednak no nie do końca, tak? A tutaj... Nie, właśnie w ruchu grałem dokładnie w tym samym systemie. Tym różnie można mówić, 5 obrońcami albo 3. Ja się odnajduję bardzo dobrze. Myślę, że tutaj też trenujemy to na treningu. Trener nam nakreśla, jak każdy zawodnik ma się poruszać. Myślę, że ciężko też nie zrozumieć, jak to ma wyglądać. Michał, powiedz jeszcze, bo bardzo trudne warunki były. Jak ty czułeś się, nie wiem, tam od 80 minuty, no pewnie możesz tylko o sobie mówić. A jak patrzyłeś na piłkarzy Pogoni? Nie, no oni trochę osłabli, bo tak było, że z każdą minutą coraz bardziej byliście bliżej bramki. No ja, wiadomo, że w takich warunkach no, tych sił jest coraz mniej i ten mecz jest bardzo ciężki dla organizmu. Myślę, że zawodnicy Pogoni, co by nie mówić, tak samo odczuli tą grę w europejskich pucharach i też, no co tu dużo mówić, no grali w czwartek, teraz przyjechali do Łodzi pewnie wczoraj, no jest bardzo mało czasu na regenerację. Ciężko też, nie wiem, powiedzieć, że się na pewno zregenerowali w 100%. No myślę, że nie, ale no postawiliśmy Pogoni też myślę, że dosyć ciężkie warunki i tutaj fajnie, że udało nam się wygrać.